Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothica 2. Wybijemy sobie oczywiście teraz kolejne dwa orki, a raczej ostatnie dwa orki. Tylko wpierw się trzeba będzie troszkę czułość myszki ustawić, ponieważ jest troszkę kiepsko. Nie, to nie tutaj. Poczekajcie, bo troszkę się zagubiłem. Ustawienia gry. I czułość myszki przywiększymy troszkę. Okej, okay, i teraz powinno być w porządku. Dobra, lecimy najpierw na kamiennego smoka, który znajduje się... Mapa kopalni Garonda. Na południowym wschodzie. Tam, gdzie macie taką... taką wieżyczkę, jakby to widać. Cholera wie. Dobra, to od razu tam się... Będziemy... Tam się udamy. Troszkę kawał jest, także będzie co zwiedzać, co zabijać po drodze. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, ponieważ zrobię to jak wtedy, zabijałem tego bagiennego smoka i ognistego, czyli że zrobiłem jeden pełny odcinek, a potem to sobie podzieliłem na dwie części. A ten odcinek pewnie będzie dłuższy, ponieważ do tych smoków jest o wiele dłuższa droga niż do tych. Także myślę, że jakoś to będzie. Że odcinek nie będzie trwał godzinę. Trzeba będzie troszkę co jakiś czas lukać na tą mapkę, w razie czego. Żebym się nie zagubił. Ale droga nie jest aż taka trudna. Tak mi się wydaje. Dobra, święta strzała w dłoń i lecimy zabijać. Chyba tędy, tak? Tak mi się wydaje. Poczekajcie, sorry, że tak co chwilę otwieram tą mapkę. Tędy. Widzicie. A tam prosto mogę iść, czy nie? Poczekajcie, luknę jeszcze raz. Jeszcze raz zerknę moim okiem. Tamtędy chyba trzeba nawet iść. Także okej, pójdziemy tędy. Tu będą też orki, pamiętam. Cholernie. O kurczę, dawno w Gothica nie grałem, także wam nie dam głowy urwać. Odciąć głowy. Jest, ork, dobrze mówiłem. No. Mam nadzieję... Wow! Spokojnie, ludzie! Ja jestem szanownym obywatelem tego miasta. Wow, dobra, żartowałem. Trzeba teraz miecz... Jakoś mieczem... Z mieczem czuję się bezpieczniejszy. No chodź tu, obrzydalu. Pamiętam, jak nie mogłem zabić jeszcze na początku jednego orka. A teraz... Mogą mi najwyżej... Nieważne, pominijmy. Dobra, święta strzała i lecimy dalej. O, kolejny ork, tym razem szaman. Ile do levela brakuje? O, już mamy nawet level. Niedługo będzie drugi. Kolejny level. 20 który? 22. Okej. Orków też oczywiście wybijemy. Kolejny. Kolejne dwa. Albo trzy. Trzy. Też elita. A gin, gnoju. I mamy level oczywiście. Szanowni... Państwo. Ja no dobra, luzik. Siema, o tej porze wypić każdy może. Tu spotkamy naszego przyjaciela, który nam pomoże. To jest chyba to jest chyba moja ulubiona postać z gry. Nie licząc naszego przyjaciela. Boże, nie licząc... Te w dupę! Nie licząc oczywiście bezimiennego. A ja pierdzielę, ale mi się właśnie język plącze, do cholery. Chyba trzeba gadać powoli. Okej, zobaczymy tutaj też. To chyba jest jakieś... Cholera wie. Teraz wojownik. Coś tam w środku musi być, prawda? Jeżeli... Dużo orków, taka... No nie, spadł na dół. O, jest! Ja tu jestem szanownym obywatelem tego miasta! A, kojarzę tą miejscówkę, ludzie!
Zobaczycie, jak będę grał w Gothica 1, będę kręcił let's playa, to zobaczycie, jakie to piękne czasy będą. Powspominamy. Bo też dawno w 1 nie grałem. Tu był taki... takie teleportacyjne... kamień kurde. Tutaj się szukało kamieni ogniskujących, a tu właśnie był kamień teleportacyjny. O, w mordę. A tutaj mamy kuferek jakiś. Chyba od tej strony się otwiera. A co mamy tutaj? 250 sztuk złota. Okej. Okay. Przyda się. Czarna perła i smoła. Dobra. O, w mordę. Jeszcze. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że... O, dobra, nieważne. Dobra, wolę wziąć w rękę świętą strzałę. I pójdziemy na górę. Tu będzie nasz przyjaciel, jak już mówiłem. Zresztą większość z was wie, o jakiego przyjaciela mi chodzi. Ale dla tych, którzy... Ale niektórych zaskoczę. Okej. O nie! Fu! Dobra, chodź! Na hita padnie, zobaczcie ba! Ha! Ty nabij jeden! Dobra, święta strzała i lecimy. Chyba tutaj będzie. Ognisty jaszczur, Boże, jak ja ich nienawidzę! Wolę sobie już zapisać grę w razie czego, bo jakby naprawdę coś się stało, to by była lipa. Teraz, którędy to się szło? Chyba tędy. Nie wiem jeszcze, czy w ogóle dobrze idę. Ale wydaje mi się, że tak. Dobrze idę. Już widzę tak jakąś jaskinię. Tak, dobrze idę. A gdzie jest Gorn do cholery? Czy tutaj nie było też Gorna? What the fuck? Gdzie jest Gorn? Cholera! Jak leci? Przyjście tutaj jest prawdziwym aktem odwagi, pewnie się... Jest tu coś wartego zobaczenia? Trochę ognistych jaszczurów, orków i cholera wie czego jeszcze. Nie byłem jeszcze... Nie radzę jednak próbować. Stworzenia, które żyją tam na górze, nie wygląda... Co tutaj robisz? Zarabiam. W takim miejscu? Jestem myśliwym. Specjalizuję się w trudnych zadaniach. Ogniste jaszczury, pełzacze, zębacze. Niezła zbroja. Tak, ciężko coś takiego dostać. Jest zrobiona z pancerza pełzacza. Zrobił ją dla mnie pewien człowiek. Wtedy byłem więźniem w... Gdzie... O, wilk, on jest, wiecie gdzie. Dobra, dziękuję. Jasne. Dobra, nie będę się od niego uczył nawet. Jakby to powiedzieć, ten wilk też może dla nas wykuć taką zbroję piękną, tylko że ona jest dosyć słaba, ona chyba bierze, znaczy nie, że bierze, tylko 50 pancerza ona chyba ma, jak dobrze pamiętam, ale okej. Idziemy dalej, czyli musimy iść na górę, tak? Czy nie? Chyba tak, dobra. Bierzemy świętą strzałę i lecimy. O, jaszczury! Lubię z nimi walczyć, bo są naprawdę... prostaki. A ty co, brzydalu? O, ale damage piękny. Trzeba będzie się teraz uleczyć miksturkami. Ciepniemy tom. Okej, okay, święta strzała w dłoń i lecimy. Mam nadzieję, że dobrze lecimy. Ale gdzie był Gorn do cholery? Ja wiem, że ten Gorn właśnie był z tym kolesiem. Ale go nie ma do cholery. Dobra, musimy iść teraz tędy. Tu będzie gdzieś golem, jak dobrze pamiętam. Jaszczuro. Nie trafię go. Gin, nobie! Ty też, nawet się nie podnoś. A raczej nie podchodź. O, kolejni. Dobra, bierzemy już szybko mikstureczkę. Święta strzała. Wow, troszkę ich tutaj jest.
No gin! Fuck! Kurczę! No zabij go! Chłopie, co ty w ogóle wyprawiasz? Pewnie... Kurza was to pewnie, że większość czasu właśnie latam z tą świętą strzałą. Ale właśnie nie chcę się z nimi pierniczyć. Z tymi orkami, z tymi potworkami. Wolę po prostu świętą strzałę i... Jest od razu łatwiej. Szybciej padają. Chyba, że to będą jacyś tacy potworki, których w ogóle nie można trafić. O, kamienny golem. O. Problem jest to, że żadnego toporka nie mam. Zapiszemy sobie w razie czego. Nie, możemy go zabić, dobra. Teraz już nie. No chodź tu. No chodź tu, brzdalu. Wow! Ale poleciałem, jak małyż. Dobra, mikstureczka. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Mikstureczka... Mieczyk, albo nie. Wolę świętą strzałę, nie wiem dlaczego, ale... Po prostu. Tu będą też te harpie głupie. Mieliśmy z nimi też do czynienia w Gothiku 1 właśnie. W tym samym miejscu właśnie. I tak samo wyglądają nawet. Albo podobnie. O nie, znów golem. Czemu nie lubię... walczyć z golemami? Zapiszemy w razie czego. I teraz trzeba uważać, żeby nie polecieć jak małyż. Wow, i poleciał! Wow. Czyli przeleciał wszystko! Bez skojarzeń. No ej, no... Fuck! No na klatę skaczesz, chłopie! Trochę... serca do skakania. No znów jak małyż poleciał! O Boże... Nie no, ostatnia próba z tym kolesiem i koniec. Wow, i małyż! I poleciał! No i dupa, nie walczę z tym golemem, bo mnie wkurza. I do tego mało doświadczenia za niego dostajemy, także niech się pieprzy na oczy. Wypieprzaj! Uciekamy! O, harpia! Zostawcie mnie! A ty co? Pogonią mnie! Wszyscy mnie gonią do cholery! O cholera! O, ale mi dziabnął critical combo. Dobra. Szybko miksturka. Okej. Dobra, święta strzała. I zobaczymy, co my tutaj mamy. Katowski topór. Dobra, weźmiemy. I coś tutaj jest? Jeszcze jest? Skórzany mieszek. Zwój. Okej, święta strzała w dłoń. I którędy teraz? Mam harpię. No nie, da się ich zabić. Ale lipowato trochę. Trzeba będzie się kaleczyć. Nienawidzę walczyć właśnie z harpiami. No daj. No, tej! Jaszczur! Krowy doić! Może teraz mi się uda? Nie da się. No trudno, no to nawet nie będę atakował. Mnie też na razie nie atakują, także...
O, menzurka przyda się w razie czego. Ło! Zaatakowały. Ale słabe są, ogólnie. No i znów... No! Zamknij pysk! Dobra, miksturka w razie czego. Będzie trzeba troszkę kupić tych miksturek many, ponieważ już się kończą. O, jakaś dźwignia. O, tajemne przejście jakieś. Harry, nie, demon. O, the fuck? I Lonti Mage'a bierze, o cholera. O, no nie, no nie mówcie, że odtąd. Kurczę, nie zapisałem. Fajnie, i małysz. Będzie trzeba sobie jeszcze raz z tym radzić. Wypieprzaj, wypieprzaj. Wypieprzaj. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you. Fuck you. Dobrze, pięknie. I tego też gnuja. O, o, chyba do mnie idzie cała armia. Dobra, i w razie czego sobie zapiszemy. Okej, okay, świetnie. I mamy tutaj coś... nie, chyba zupa rybna. Możemy się teraz uleczyć znowu. Najlepiej tymi miksturkami. Kurczę, sama wyprawa po tego kamiennego smoka zajmie mi z pół godziny. No cóż. Lubię harpie. No chodźcie tutaj, głupie... Harpie! Teraz nie można ich zaatakować, to jest w ogóle głupie. No, atakujecie... No, odważycie się mnie zaatakować, czy nie? Czy mam... na stół alchemiczny? No nie mogę jeszcze. Dobra, trudno. Niech się pierdolą na oczy. No gin, ty głupi... Teraz będą za mną latały jak debilki. Głupie, chodźcie tutaj. Czemu one są takie głupie, Boże? Chodź tu! Jest! Jeden nie żyje! Dobra. Ty też nie zjesz! Ty też! Jest! Udało się! Dobra, możemy teraz zapisać w razie czego. Yeah! Dobra. Otworzymy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że święta strzała będzie działała. Na tego demona. Działa, dobra. I świetnie, 600 doświadczenia właśnie za demonka dostałem. Dobra, teraz możemy go obszukać. One tam mają jakieś miksturki nieraz, albo jakieś inne itemy. O, widzicie? Eleksiry. Dobrze mówiłem. O, miksturka, znowu. I dwie skrzynie. Dwie skrzynie! Dwa kuferki. Kurczę. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Kurczę, trudne to było. Uuu, długi łuk, świetny. I mamy miksturkę, dwie miksturki, które zwiększą naszą żywotność, a raczej premię punktów mag... Premię punktów trafień na maksa. Czekajcie, ile mam? Świetnie. No i świetnie. Super.
Okej, okay, możemy zapisać w razie czego. I teraz zobaczyć, co w tym kuferku jest. Nic ciekawego, tyle wam powiem. Dobra, idziemy po tego kamiennego smoka już. Tylko nie wiem, którędy to się dokładnie szło. Dobra, święta strzała w razie czego, w dłoń, jak to ja mówię. I bijemy wszystko, co się rusza. Yeah, level! Teraz będziemy mogli troszkę dać. No nie! I małyż! Wypieprzaj. Teraz nie wiem, którym ja mam iść. Czemu mi się wydaje, że ja źle poszedłem? Bo chyba źle poszedłem, tak? Wychodzisz na to, że tak. O nie! I małyż! Dobra, Adam, Adam, leć, biegnij! O-o! No, 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 pięknie! O Jezu! Gram teraz jak totalny noob. Tędy? No jaszczurek jest, dobra. Kolejny? Chyba tędy już nigdzie nie trzeba iść. Tak mi się wydaje. Możemy się wrócić. Okej. No kolejny! Tędy możemy też iść, tędy. Bo tędy chyba trzeba nawet iść. Chyba już wiem. Chyba już trafię. No, ty głupi. Ty głupia harpio. Okej. Tutaj mam jakąś mikstureczkę. Kuferek. Prawo, lewo. Tu znów się będę kaleczył. Prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. A, było łatwo, ale... itemy są niezłe, co wam powiem. Okej, okay, złoto. W many już nawet nie będę dawał. Tyle ile mam, to mi wystarczy już. Chyba coś do mnie idzie. Którędy teraz? Tędy? Tak, dobrze, tędy teraz. No. I znów z tymi głupimi harpiami będę się męczył. Boże! No. Ej, a ty co tam się tak rządzisz? Głupia harpio. No, tarczka na ciebie. No chodź tu. Dobra, mam ją w dupie. Dobra, świetnie. Teraz mamy jaszczurków. Świetnie. Wezmę się troszkę uleczę. O, idzie do mnie. Obywatela miasta. Cholero ty, głupia. Coś tutaj jest. Siarka. Po co mi siarka? O, jaszczury. Dobra. I tu mamy kolejnego smoka. Koleś jest chyba... ten smok chyba najlepiej wygląda ze wszystkich, według mnie. A raczej można by powiedzieć, że kamienny i lodowy najlepiej wyglądają. Ile mam życia? Dobra. Sporo, wam powiem. Oko i nosa założone w razie czego... lolololo... jest, dobra. Możemy już iść. Fajnie wygląda, prawda? Jeszcze jeden zadufany w sobie karzeł, który ośmielił się wspiąć na moją skałę. Ach, ludzie. Tacy waleczni i tacy wątli. Wypatroszę cię i rzucę twoje wnętrzności ścierwojadom. Nie tak szybko. Mam tu oko i nosa. Odpowiesz mi najpierw na moje pytania. O, kolejny okaz. Pytaj więc! Okej. Który z was, smoków, jest najpotężniejszy?
Czerpiemy naszą moc z żywiołów waszego świata. Ich hierarchia jest bardzo prosta. Miękka ziemia obdarza życiem wszystkie istoty pod słońcem, ale otworzy się i pochłonie cię. Skała, która prędzej pęknie niż się podda, wznosi się dumnie ku niebu, by pogrzebać pod sobą nieostrożnych. A iskra życia płonie w huczącym ogniu tego świata. A przecież ogień spala całe życie, pozostawiając po nim ledwie garstkę popiołu. Wszystkie żywioły mają moc tworzenia i niszczenia. O kurczę, sobie kichłem. Ale tylko w wodzie, która stała się twarda jak skała, wszystko stanie się słupem soli, na którym życie jest niemożliwe. Jak mogę pokonać twego pana? Mój pan jest wszechpotężny i niemal niezwyciężony. Gdybyś okazał się wystarczająco głupi, by stawić mu czoła, czeka cię długa, powolna śmierć w okrutnych męczarniach. Nie pierwszy raz słyszę coś takiego. Niemal niezwyciężony, a więc można go pokonać. Mów więc, co muszę uczynić? Aby stawić mu czoła, musisz posiadać rzeczy, których on nigdy nie pozwoli ci zdobyć. Co dokładnie? Musisz posiąść najwspanialszą zbroję, jaką widział ten świat, i założyć ją do ostatniego starcia. Potrzebujesz miecza, pobłogosławionego, ale najtrudniejszym do spełnienia warunkiem jest znalezienie 5 towarzyszy gotowych pójść za tobą. Dopiero wtedy. To będzie akurat łatwe. Nazywam się Pedrakan. Pedałem jesteś, a nie Pedrakan, pedał. Dość. Dobra, możemy zapisać ładnie gierkę i run! No. Wow, silny cholera. O. Oh. Dobra. No. Taki zasięg masz? On tutaj zasięgu nie ma. Ale jaja, dobra. Także świetnie. Dla mnie punkt. La 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 la. Ty głupi nobie, tu mnie nie złapiesz. Tylko troszkę ta strzała, teraz mu mniej damage'a bierze. To się boję, co będzie z tym lodowym smokiem, chyba nie dam rady. Będę musiał więcej zakupić właśnie tych miksturek. Ale już 1/4 HP nie ma, można by powiedzieć. Także myślę, że te miksturki raczej wystarczą, powinny wystarczyć. A on mnie tutaj nawet nie dosięgnie tym swoim głupim mryjem. A już prawie połowę HP nie ma. Dlatego dostanę chyba 7000 doświadczenia. Albo się mogę mylić. Okej. I najwyżej jak będzie miał mało HP, to już pójdę go normalnie z miecza zabić, mieczem. Tylko sobie założę oczywiście jeszcze ten amulet. Okej. I to daje nam dodatkowe życie. Okej. Okej, jeszcze jedną miksturkę, a potem go pójdę w walce wręcz pojechać. Bo na razie wątpię, żebym dał radę. Jak widzicie, taki damage mu biorę z tej świętej strzały. Okej. W razie czego sobie zapiszemy. I lecimy! Wow! Nie jest aż tak silny. Widzicie? No, ty brzydalu! No i tyle! O, 4000, no to nie wiedziałem. Mniej, ale dobra. Ty pedale jeden, dobra. Tu jest, to są jakieś skarby jego. Niby. Skarby. Wilczy kieł, zobaczymy, co to za mieczyk.
Wilczy kieł. Tam jakiś... jakiś shit. Tam, pewnie, że shit. Skórzany mieszek. Lekki miecz dwuręczny jakiś. Poczekajcie, troszkę zobaczę. Lekki miecz dwuręczny, to jest słaby bardzo. Dobra, skórzane mieszki. Co to jest w ogóle? Coś dostałem. A, to to, dobra. Skórzany mieszek. Złoty talerz, skórzany mieszek. Potem sobie te mieszki otworzę. I tyle, możemy lecieć do zamku. Napulsować oko i nosa i lecieć po smoka lodowego, właśnie. Do zamku. Okej, do zamku. Tak. Oko pulsuje znowu. Yeah! Fuck yeah! Dobra, możemy teraz założyć. Tylko gdzie to jest, to oko? Oko. Co? Czemu mam mniej teraz? Cholera. Ja mam więcej życia z tym amulecikiem? Dobra, także go